Dzień dobry, słuchajcie, witam bardzo serdecznie, prosto spod Warszawy, jesteśmy w Ojrzanowie. Tu będziemy się bawić prawie cały lipiec, w sumie dwa tygodnie lipca, na wyjeździe tak zwanym summer camp. I raz wyjazd jeden skierowany jest do osób, które nas jeszcze pewnie nie znają i nie był nas na szkoleniach, a drugi skierowany jest tylko dla tych, którzy już byli. Raz tu będzie 8 dni zmagania z masażem tkanek mokrych i trawy punktów spustowych, a drugi właśnie już dla absolwentów diagnostyka plus anatomia palpacyjna. Pokażemy wam te 10 hektarów nasze piękne, kochane. Idziemy. Maciek, dawaj tutaj. Okej. No więc tak, klimacik jest naprawdę bardzo fajny. Nawet właśnie nie bardzo wiemy, ile tutaj tego metrażu jest, ale od razu można się zakochać od wejścia. No wystarczy się generalnie rozejrzeć. Trochę jak w skansenie. Wszędzie biegają sobie dzikie zwierzątka i takie mniej dzikie, bardziej udomowione. Jedne równe, drugie równiejsze. Tak jest. Takie od razu czuć takie miejsce mocy. Słuchajcie, na początku to co najważniejsze, idziemy, oglądamy salę szkoleniową, bo tam będziemy spędzać najwięcej czasu. Więc chodźcie, zapraszamy. Później pokażemy wam kilka fajnych atrakcji, gdzie będziemy jeść, gdzie spać, gdzie wy będziecie spać. Gdzie będziemy saunować, także go! Tu jest salka do ćwiczeń, ładna, przeszklona. Niestety nie będziemy w niej siedzieć aż tak dużo. Chyba, że będziemy ćwiczyć, bo no kurno, projektor słabo by trochę tutaj funkcjonował, no nie? Jak jest tyle szkła i nie ma gdzie go rzucić w ogóle. A my siedzimy dużo na projektorze, dużo na trasie 3D. Zapraszamy goście przodem, proszę, proszę, wejdźcie pierwsi. No, także tak wygląda salka. Ile to jest metrów? Mnóstwo metrów kwadratowych. Powierzchni tylko dla nas. Tak, że będziemy mogli się z tym miejscem zaprzyjaźnić na co najmniej kilka mocnych dni. Tutaj od razu po szkoleniu bądź w przerwach będziemy grać w bilarda. Będziemy się tutaj chilloutować. Gdyby komuś zdarzyło się dość mocno nagrzeszyć, mamy tam w kącie konfesjonał. Pokażemy wam kilka losowych pokoi, gdzie będziecie mieszkać. Także nie będziemy chodzić wszędzie, ale zobaczcie sobie, jak to wygląda. Także standard nie najgorszy, tutaj pokoiki, dwu, trzy osobowe, łazioneczki, więc myślę, że raczej wam się spodoba. Wszędzie dookoła pełno antyków. Całkiem fajny wystrój, kupa drewna, bardzo naturalnie. Tutaj mamy jeszcze jeden. Tu jest stara jadalnia. Nie będziemy tu jeść śniadanie, bo będziemy jeść w innym, fajnym miejscu, ale mamy tu spędzić trochę czasu. Pograć w karciochy, gry planszowe, pospędzać trochę, poczulować po szkoleniu. Jak była brzydka pogoda, to byśmy się i tak tutaj nie nudzili. Myślę, że góry nie będziemy oglądać tutaj, no bo w sumie tak samo ładne pokoje są. Także idziemy w inne miejsce. Pokażemy wam domki, pokażemy wam jeszcze saunę. Dobra, go! Pokażemy wam też, może będziemy tam ćwiczyć, może tam będziemy ćwiczyć, zobaczymy jak pogoda. Także chodźcie na górę, zobaczycie tutaj, tu są często wyjazdy w ogóle jogowo organizowane. Nie ma co się dziwić, bo miejsce zacne, a sala jeszcze lepsza. Na zewnątrz. No, znaczy, złapać tartek, bo wiesz. No, także może będziemy sobie korzystać, nie wiadomo. Dobra, idziemy dalej tak powiedzieć. No może idziemy. Dobra, pójdziemy, zrobimy sobie dłuższy spacer. Pójdziemy do nowych saun, które dopiero co zostało dane. Raz, dwa. O kurde, ale dałeś przodu. Ale fajnie, dźwięk. Słuchajcie, jakże sauna, a największym plusem tej sauny jest to, że tu jest jezioro. Więc tak jest sauna, grzejemy się, jak się chłodzimy. Nie będzie chyba aż tak zimno w sierpniu, żeby się chłodzić za bardzo, ale... Ja też wiem, że to teraz wygląda jak plac budowy, bo faktycznie obecnie jest to, ale pamiętajmy, że mamy jeszcze pół roku. Chodźcie, pokażę coś fajnego. Nawet ponad pół roku, więc to będzie wyglądało wszystko zupełnie inaczej.
mamy mega panienkę na zimną wodę, na schładzanie się. Zapraszamy, wchodźcie, zobaczcie jak to wygląda w środku. Ale pokażemy wam w saunie, w której byliśmy wczoraj. Tam jest już tak, nie jest tak już świeżutko, nowiutko i rzeczywiście sauna funkcjonalna. Kilka osób wejdzie. Więc tak, zacznijmy może od tego pierwszego szkolenia. Masaż tkany mokrej trakowym skustowych. 8 dni, gdzie będziemy poznawać obie te metody. Tak, żeby kończąc szkolenie, moglibyście od razu je wprowadzić w swoją praktykę terapeutyczną. Zarówno jedno szkolenie, jak i drugie. W ogóle to jest fajnie połączone, jakby taka integralna całość z tego się robi. I tak, sporo klinicznych informacji sobie tam wrzucamy zawsze. I te narzędzia można sobie wykorzystywać niejako razem. Także całkiem konkretna może być metoda terapii manualnej, wychodzi z połączenia jednego i drugiego. Zdecydowanie, zdecydowanie. Sytuacja wygląda tak, że oczywiście jakby pod filmem znajdziecie sobie ile to trwa w ogóle, daty od kiedy do kiedy i oczywiście ceny. I w to ceny wliczone jest wszystko. Wy tylko macie tutaj dojechać, a nawet jak ktoś jest z Warszawy, to może pewnie się zabrać z nami, gdyż jest naprawdę bardzo dobry dojazd z Warszawy, w sensie, że wsiadacie samochód, 25 minut, 20 i jesteśmy na miejscu. A wygląda to właśnie tak, jak widzicie. Więc można się oczywiście zapytać osób, które były rok temu, było też byśmy na Summer Campie, co prawda nie tutaj, w trochę innym miejscu, może nie tak ładnie tam klimatycznym, ale jeśli chodzi o samo szkolenie, to na pewno dostaniecie całkiem dobre rekomendacje, gdyż to samo się podobało. Podobno była petarda. Tak mówili. No jeśli chodzi o drugie szkolenie, czyli szkolenie skierowane tylko i wyłącznie do absolwentów projektu Masaż, ale jak skończyłeś nasz kurs, to pewnie o tym wiesz. Tak samo 8 dni, natomiast już zagadnienia inne, gdyż diagnostyka, z którą zaprzyjaźnił was Maciek i palpacja, którą będziemy pewnie wspólnie robić. I to też będzie szkolenie, które się fajnie będzie przenikało i da wam na pewno dużo większą pewność terapeutyczną i będziecie czuli się zdecydowanie lepiej, cokolwiek byście nie robili tak naprawdę. Bo diagnostyka i palpacja jest jedną z najważniejszych rzeczy w naszym zawodzie. Także i tutaj wygląda sytuacja tak samo. Kosz jest taki sam, 8 dni i tak naprawdę macie tutaj tylko i wyłącznie dojechać i mieć otwartą głowę i ciśniemy z tematem. Dużo się uczyć i dobrze się bawić. Dokładnie tak. Myślę, że stworzymy taką atmosferę, żeby ta wiedza naprawdę wchodziła wam do głowy i została już na długo. Dobra, idziemy. W ogóle jesteśmy przy naszym domku, w którym siedzimy tutaj od wczoraj. Także chodźcie, bo musimy do pieca dołożyć. Także jesteśmy w domku rybackim. Chodźcie. Także tak sobie mieszkamy. Takie połączenie oldschoolu, skansenu i odrobiny nowoczesności. Dlatego, że mamy lodówkę na przykład. Ale pozwolicie, że nie pokażę wam sypialni i łazienki, bo tutaj sobie mieszkamy teraz i myślę, że możemy... Wygląda to podobnie jak w tamtych mieszkaniach. Równie. Zobaczcie, tam jest sałenka, od razu fajny widoczek na jeziorko i właśnie teraz pójdziemy sobie tam, myślę, że spędzimy tam trochę czasu, od razu po mościk, do skakania, miejscówka, do wody. Ale jakby wam przyszło kiedyś skakać do wody takiej, powiedzmy, pokrytej krą, to nie jest to najlepszy pomysł. Tu się wczoraj celowaliśmy i też jest sałenka opiekana tak, drewnem, więc można sobie tutaj załadować drewno, fajny taki zapach drewna i wędzonej kiełbasy. Myślę, że 5-6 osób powinno wejść, żeby można by jeszcze pomachać ręcznikiem, jakiś rytuał zrobić. Na spokojnie. Ostatnia rzecz nam została, nie pokażę wam jeszcze jednego domu, bo to chyba bez sensu. Natomiast zobaczymy sobie miejscówkę, gdzie jemy śniadania i gdzie będziemy się stołować. I tam jest też kilka fajnych pokoi na górze, gdzie będziecie mieszkać, więc... Come on. Słuchajcie, zagadka. Tam jest tak. Żadne nie będzie pić alkoholu. Żadne co? Jak myślicie? Zaraz rozwiążę wam zagadkę. Żadne to. A
to jest właśnie tak zwany nowy dom i jest właśnie wspomniana jadalnia i po drugiej stronie pokoje, bo na piętrze, więc tutaj właśnie będzie pół grupki sobie mieszkać. Pomimo grudnia jest tu ciepło, więc fajnie. Więc pomieścimy się, dużo miejsca i będziemy spędzać tutaj trochę czasu, więc to jest jadalnia, a w ogóle jedzenie, sami robię praktycznie wszystko tutaj, od chleba, przez mięso, konfitury i inne rzeczy, więc myślę, że spodoba wam się. Wegańskie, niewegańskie, bezglutenowe, glutenowe, wszystko oczywiście będziecie musieli nas poinformować, co jedzie, żebyśmy mogli tutaj motywować panie kucharki. O, tu jest ekipa, cześć znacie, tutaj cześć nie, tutaj gra w tenisa, nie będzie mi przeszkadzać za bardzo, więc szybki rzut. Dobra, ostatnia rzecz, idziemy na górę kilka pokoi zobaczyć i będziemy mieli ogólny pogląd, jak to wszystko wygląda. A czy wy będziecie mieli, bo my już mamy. Przykładowy pokój, jedyneczka. Czyli jeden jeszcze nie żaden, to jest numer jeden. Proszę, tutaj nowy dom. Tak to wygląda. Jest mega. Widok też jest mega. Widok jest najlepszy. To wszystko jest mega. Szósteczka. Przechodzimy do szósteczki. Więc tu wygląda szósteczka. Taki klasyczny pokoik. Całkiem ładny, znowu dużo drewna, ładna łazieneczka. I to będzie chyba tyle. Słuchajcie, co tam pozostaje? Pozostaje mam jedynie was zaprosić tutaj. Czy jesteście jakby osobami, które dopiero się nas wybierają na jakiekolwiek szkolenie, to oczywiście was serdecznie zapraszamy. Jeżeli was interesuje tematyka masażu tkanek mochi i terapii punktów spustowych, naprawdę fajna, duża dawka wiedzy. No jak jesteście absolwentami, no to oczywiście wbijajcie, znacie już nas, wiecie mniej więcej czego się spodziewać. Na palpację, którą często pytaliście, no i diagnostykę. O którą też pytaliście. Pytacie cały czas, więc oczywiście my tutaj jakby idąc w kierunku zapotrzebowania waszego na różne tematy, staramy się też w tym kierunku rozwijać. Także dzięki za uwagę, to był długi spacer, mam nadzieję, że jeżeli tutaj wybieracie się, to wam się klimat spodoba, nam się bardzo podoba. Także wracamy, bo stwierdziliśmy, że jeszcze raz wypadniemy sobie na sołenkę dzisiaj i lecimy dalej, to chyba wracamy. Także miło było was ugościć. Cześć. Zobaczenia, trzymajcie się, hej.